Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, a później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o złotej młodzieży Jarosława Kaczyńskiego, o ludziach, którzy w wieku 30-40 lat, 20 kilku nawet w niektórych wypadkach, zaczęli robić gigantyczną karierę. W tym tygodniu tygodnik Newsweek opublikował tekst poświęcony dwóm ludziom, takich, którzy tutaj należą do filarów tej złotej młodzieży. Jednym jest Michał Moskal, znany ostatnio z tego, że gdy Jarosław Zaniemógł, to zjechał do kopalni, prawie kilometr pod ziemię, do kopalni Bogdanki i się oświadczył swojej wybrance. O czym wszyscy napisali, dostało mu się mocno po łapach, naruszył względy bezpieczeństwa. Moskal był znany opinii publicznej. Prywatnie mówią o nim politycy PiS pan Basia, dlatego że zastąpił Barbarę Skrzypek, legendarną szefową sekretariatu, która nie tylko zajmowała się umawianiem Jarosława Kaczyńskiego, ale przede wszystkim organizowała mu życie. W taki sposób, że Jarosław Kaczyński nie musiał się przejmować po prostu rzeczami, do których on nie ma głowy, czyli takimi prostymi bytowymi sprawami. Moskal zastąpił niejakiego Fogla, który wcześniej był teczkowym Jarosława Kaczyńskiego, potem był rzecznikiem, teraz został, mówimy o Radosławie Foglu, ksywa piekarz, bo takie miał wykształcenie, został teraz szefem Komisji Spraw Zagranicznych, zdaje się, w Sejmie, czyli kolesia kompletnie bez wykształcenia, bez znajomości języków, po prostu robił szefem najważniejszej komisji, czyli taki, jakby powiedzieć, luksusowy spadochron. A Fogiel rekomendował na swoje miejsce człowieka, który jest bardzo mało znany. W tym tekście w Newsweeku Dominika Długosz podaje Piotra Milowańskiego. To jest rzeczywiście postać, która praktycznie nie jest obecna w mediach. Ona tutaj napisała, że nie zna go prawdopodobnie połowa posłów PiS i około 90% działaczy niższego szczebla. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, dlatego że to mówi o tym, że facet może mieć i pewnie ma gigantyczne wpływy i jest profesjonalistą. Jeżeli w takiej branży nie jesteś znany po kilkunastu latach pracy dla najważniejszych polityków, to znaczy, że jesteś cholernie uważny i cholernie niebezpieczny. Myślę, że ten artykuł w Newsweeku, kiedy Piotr Milowański, 35-letni, został wyciągnięty na zewnątrz, będzie dramatycznym punktem zwrotnym w jego karierze. Dlatego, że jeżeli dowiedzieli się o nim politycy PiS teraz, kto generalnie, gdzie była ta planeta, o którą się mogły roztrzaskiwać ich propozycje, które mogły być tym tajemnym ciałem, którego nie widzieli, który blokował, promował. No, krótko mówiąc, łatwo już nie będzie. Natomiast to nie są oczywiście jedyne te osoby. Ty, Tomku, wymieniłeś, zanim weszliśmy na wizję, Michała Dworczyka. On jest bardziej kojarzony z Mateuszem Morawieckim. No, to już jest ta młodzież zbliżająca się do pięćdziesiątki. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest już ósmy rok ich kariery, czyli to jest tak, że był jeszcze pięknym 40-letnim. Mamy też Daniela Obajtka, który również jako 30-latek, tam parolatek, zaczynał tą gigantyczną karierę. Facet, który, uwaga, jest po wieczorowej szkole w Radomiu. Koleś, który z wójta Pcimia stał się szefem największej polskiej spółki, do której przyłączono po prostu. W zasadzie, szanowni państwo, my jeszcze nie wiemy, co oni jeszcze do niej przyłączyli, bo tak naprawdę niedługo może się okazać, że żadne wybory nie mają sensu, ponieważ wszystko należy do PKN Orlen, cała Polska. W każdym razie Daniel Obajtek. Mówią, że Obajtek jest dobrze podłączony. No tak, drodzy państwo, to prawda. My kiedyś opowiedzieliśmy żarcik, jak go nazywają, i opowiemy go po raz drugi dzisiaj, że ma ksywę taką jak jeden z bohaterów słynnego serialu komediowego MASZ, więc jak tutaj o ruszenie głową i poszukanie sobie obsady, który pseudonim pasuje do pana Daniela Obajtka. I to są takie właśnie klimaty tych osób. No, oczywiście do młodzieży należałoby również zaliczyć, skoro zaliczamy Dworczyka, to jest człowieka, którego opisał
W tym tygodniu portal onet.pl, mówimy o Mariuszu Chłopiku. No, facet ma szczęście, bo jego morda się jeszcze w ogóle nie przykleiła do niczego i ja to zawsze twierdziłem, że że warto jest po prostu być nieznanym, bo wtedy naprawdę to musisz naprawdę po prostu być zamieszany w aferę na jakieś gigantyczne kwoty, żeby ktoś cię dostrzegł, bo jak jesteś zamieszany w aferę do 100 milionów, to po prostu się nie przebijasz. I chłopik był niestety smutnym potwierdzeniem tej tezy, że to, że jego żona jego żona, czy mąż jej, nie, żona jego siostra jego żony, która też jest żoną wpływowego polityka PiS, a dokładnie on jest wpływowym politykiem PiS gdzieś tam w MSZ-cie, ponieważ ma żonę, która jest córką Konstantego Radziwiłła, trzepią gigantyczne pieniądze, a on z kolei ze spółek Skarbu Państwa, a on z kolei rozdaje zlecenia, to znaczy jego kumple, tacy jak na przykład Krzysztof Sadowski, otrzymują zlecenia intratne ze spółek Skarbu Państwa. No generalnie po prostu żyć nie umierać. No i nikogo to specjalnie nie interesuje, ponieważ panowie nie są, ich mordy nie są kojarzone, więc ta młodzież. Przypominam, Janku, że pan Dworczyk miał swoje kontakty z Jarosławem Kaczyńskim i bardzo często bywał na Nowogajskiej i wcześniej. Pan Dworczyk przecież był wiceministrem obrony narodowej. Znaczy to był człowiek Macierewicza, którego adaptował i usynowił Mateusz Morawiecki. To była taka kradzież progenitury Macierewicza. Przypomnijmy, Dworczyk zasłynął jako bardzo wybuchowy chłopak, to znaczy koleś, to nie jest żart, drodzy Państwo, został skazany za zrobienie składowiska niewypałów w budynku mieszkalnym. Pewnie gdyby nie kontakty polityczne, mógłby dostać bezwzględny wyrok więzienia, natomiast no, nic nie wybuchło, to dostał zawias. Natomiast no, to powiem tyle, że zrobienie czegoś takiego, drodzy Państwo, to no, wymaga pewnego jednak formy skretynienia. Co to jest przy Dworczyku, Jan? Co to jest przy Dworczyku? Znaczy przy tym, przy Szymczyku. Co to jest przy Szymczyku? Nie, no, Tomku, no jednak gdyby to pieprznęło, to jednak by przebił Szymczyka. No, po prostu można tylko powiedzieć, że on nie próbował odpalać tego, co miał w piwnicy. No tak, to prawda. No nie, to drodzy prawda. Państwo, myśmy tutaj z Tomkiem zrobili taki test. Pół Szymczyka, bo tak już patrzymy. Jak już patrzymy na skalę idiotyzmu, to jest Szymczyk, to jest i powiedzmy już 100% idiotyzmu, a Dworczyk 50%. Ty masz rację, Tomku. Będziemy teraz skalę idiotyzmów liczyć w Szymczykach. Tak, w Szymczykach będziemy robili, tak, rzeczywiście. Więc to jest tak, bo to, drodzy Państwo, to jest ten... Ten wiersz, który otrzymałeś z otoczenia Jarosława Szymczyka, o tym świetnie pokazuje tę sytuację. Jakiś genialny człowiek, naprawdę szybko. To jest tak, że powiem jeszcze, nie to, że genialny, to jeszcze mu się chciało usiąść i to napisać. Natomiast to jest tak, że jak mówimy właśnie o tych panach, to i o tym, co oni tam właśnie wyrabiają, no to pojawił się w wypadku Szymczyka, no pojawił się wątek na wpisach pana Krzysztofa Brejzy, wątek tego, że tam było dużo pustych naczyń po alkoholu. My się przyznamy, drodzy Państwo, jak nie słyszeliście nas któregoś razu, to siedzieliśmy sobie i z Tomkiem wspominaliśmy nasze idiotyzmy, które żeśmy wykonywali w Stanach Nieważkości i różnych i doszliśmy do wniosku, że myśmy tylko i wyłącznie stanowili zagrożenie dla samych siebie. Natomiast nigdy się nie zdarzało tak, żebyśmy stanowili zagrożenie, żeby z powodu naszej głupoty, żebyśmy stanowili zagrożenie dla innych. Więc tutaj jest ta różnica, że no jednak pan komendant odpalając ten granatnik i nie ponosząc za to żadnych konsekwencji, ja myślę, że to odpalenie granatnika to byśmy jednak przyznali, że to jest 9 na 10 w skali Szymczyka. Bo to musimy... Nie, no to już nie, to jest rekord, tego się nie powinno. Nie, nie, Tomku, właśnie nie, musimy, bo widzisz, bo ty jesteś optymistą, ty uważasz, że już więcej nie można. Ja muszę zostawić ten jeden punkt w skali Szymczyka na tego, który go pobije. Ale nie jest, całe społeczeństwo w tej chwili, nie wiem, będzie masowe wykupowanie jakichś środków ochronnych, kasków, czy może będzie lockdown kolejny. Nie, zostaw, Janku, bo to będzie jakiś problem. No. W każdym razie, nie wiem, ja nawet bym się wahał, czy nie powinniśmy odpaleniu granatnika, biorąc pod uwagę jakość tych kadr, przyznać 8 na 10 Szymczyków po prostu w skali po prostu tego, bo... Wiesz, ja chodzę meldować na tą policję, zastanawiam się, czy nie iść. No, mam sprzęt, no, mam hełm, profesjonalny kamień.
kamizelkę kuloodporną. Ja tam kiedyś im przyjdę w ten sposób, ale nie chcę ich krzywdzić, bo oni są do mnie grzeczni. No przyjdę tam, powiem, no co, no a jak mam tu przychodzić, jak wami Szymczyk dowodzi? No to mogę to zrobić, jakaś kamera coś się nagra, być, no takie jaja, poważnie. No. Mogę ewentualnie pożyczać kamizelkę kuloodporną, czy kamizelki ludziom, którzy mają wezwanie na komendę. Na przykład. Ale wracajmy do, wymieniliśmy tych najważniejszych, którzy się dorabiają. No przede wszystkim oczywiście największym złotym chłopakiem jest właśnie, złotym chłopakiem Kaczyńskiego jest Daniel Obajtek. Człowiek, który po prostu no, wygrał kumulację na loterii. Możemy zdradzić tajemnicę. On się kładzie, jak się składzie spać, to on sobie myśli, że co to się stanie po prostu, jak Jarosław przestanie tym rządzić. On po prostu, on tak by chciał, żeby to było jego. Mnie się przypomina scena, wiesz, z kariery Nikodema Dyzmy, jak, wiesz, jak siedzi Dyzma i mówi, kurczę, dostał ofertę pracy w Koborowie, prawda, tutaj jako zarządca i siedzi, liczy te pieniądze, mówi, kurczę, no chociaż 2 miesiące się utrzymać, no chociaż, żeby ze 2 miesiące się utrzymać. I to jest, Janku, tak właśnie, tak to wygląda. Nie, ale ja słyszałem właśnie, że Obajtek sobie nie wyobraża Orlenu bez siebie. On się zastanawia, w jaki sposób mógłby to się... To już jest teoria Piotrka Tymochowicza, że oni nagle dostają pierdolce. Nie, Tak samo jak to nie teoria, Tomek, bo ja mam źródła osobowe, które mówią, że on sobie już nie wyobraża Orlenu wobec siebie, że on myśli o tym, że jest w stanie znaleźć konsensus z następcami. Że jest w stanie się obudować i w czasie, w którym oni będą demontować te kolejne barykady, to on po prostu pokaże, że on jest, jego idolem jest ten Paweł Olechnowicz, któremu się udało utrzymać na funkcji prezesa Grupy Lotos prawie 2 dekady. Janku, no człowiek bez marzeń szybko umiera. Każdy musi nie, no to, mnie to zawsze śmieszyło, bo za pierwszej kadencji Jarosław Olechowski myślał, że on się uda mu się przetrzymać. Dzisiaj już nie ma takich marzeń. Dzisiaj to on ma marzenia takie, żeby dostać odprawę, którą sobie wynegocjował z TVP, ale zdaje się, już się trochę chłop nauczył realizmu. To znaczy on już wie o tym, że po prostu najlepiej, co może zrobić, to po dymisji staju po prostu wyjechać w długą podróż zagraniczną, żeby nie musieć się stawiać na różne wezwania prokuratur. Janku, znasz te ćwiczenia, oczywiście też w szachach takie ćwiczenia są, że wyobrażasz, że każą ci wyobrażać sobie przed jakimś trudnym zadaniem już miejsce, jak tam jesteś na miejscu, dotarłeś, zrobiłeś. Tak zwana wizualizacja. To tak, bardzo... no, i on tak sobie wyobraża. No. Psycholodzy sportowi, przecież w Polsce psychologia sportowa jest na bardzo wysokim poziomie. To nie były tylko sukcesy Adama Małysza, który zawdzięczał te swoje sukcesy psychologów sportowych. Już w latach 90. psycholodzy sportowi w Polsce naprawdę, no nie mam skali porównawczej, bo nie pracowałem z psychologami z zagranicy, natomiast polscy psychologowie sportowi to naprawdę to, co oni byli w stanie zrobić z ludźmi w latach 90., to ja podejrzewam, że dzisiaj, drodzy Państwo, to już jest przy nowych technikach, przy użyciu sztucznej inteligencji. To powiem szczerze, nawet miałem pomysł, żeby się zastanowić na tym, żeby się tam pospotykać z ludźmi, żeby się dowiedzieć po prostu tak z własnej ciekawości, co tam nowego jest przy tym programowaniu ludzi, bo to jest tak, jak Tomek, ty powiedziałeś, to jest wizualizacja, to jest programowanie. Wystarczy poczytać wspomnienia, wiesz, Hilarego, Tenzinga, oni się widzieli już na Mount Everestie, zanim weszli. Oni się tak, widzieli. Ale to tak jest, to jest wizualizacja. No. Potęga wizualizacji jest straszna. No. To samo jest z Obajtkiem. Obajtek się ja nie wiem jak ty, ale ja zaczynam po prostu dzień od zobaczenia Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika w pierdlu. I to tak zawsze mi tak sprawia, że trochę lepiej wstaję. To mi wybacza tą deprywację snu, którą na sobie uprawiam od kilkunastu miesięcy. Ja nie mogę, bo mnie ta wizualizacja, kiedy te służby się śmiały, że Jarosław Kaczyński każe pousuwać w pobliżu swojego domu stojaki na rowery. Nie mogę, bo się śmieję cały czas z tego i nie chcę już dalej tego komentować. Ja też chciałem powiedzieć, Tomku... tak już uważam milczeć, także... Właśnie, bo już nie mamy czasu na nagrywanie inaczej. Nagrywanie drugi raz? No, Janku, ale wracaj. Rzeczywiście, jeszcze jakbym mógł dodać kandydatury. Oczywiście czerwone skarpetki pan Fogiel i teraz pan Fogiel ma nawet swego rodzaju swój comeback,
bo pomimo tego, że no wspaniale działa tutaj w tej Komisji Spraw Zagranicznych, no tutaj efekty są oczywiste, ale na przykład już w tej chwili no chyba powoli zastępuje z powrotem pana Bochenka, bo to on wypowiada się, kiedy Jarosław wróci na tras, opowiada, co Jarosław zrobi, w Tak, jakiej formie to Jarosław zrobi. Bochenek to była taki ukłon w stronę pani Beaty Szydło. To jest do, ja Bochenka nie zaliczam do tej młodzieży. Bochenka nie. Znaczy Bochenek Hoffmana jest... zaliczam, Bielana, Znaczy nie, a Hoffman to... kiedyś Kamińskiego. Czy Hoffman, to jest taka dosyć trochę ciekawa jego pozycja, to znaczy fortuna Hoffmana została zbudowana na kontrze do Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy Kaczyński go zesłał, to też jest bardzo ciekawa historia, Kaczyński go zesłał, licząc na to, że będzie wył pod jego gabinetem, tak jak wył Jacek Kurski, pod hasłem wodzu, przyjdź, wymierz karę, ale nie karz mnie po prostu brakiem własnego oblicza, po prostu tego, że mogę spojrzeć na słońce moje. No tam generalnie wył. Hoffman poszedł na Szymczyka. A nie... Hoffman powiedział, no, bo Tak, powiem. on poszedł, no bo powiem, ale przede wszystkim on sobie zbudował swoje imperium biznesowe bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. On to oparł na swojej własnej wiedzy, swoich własnych kontaktach, swoim własnym intelekcie. I Adam Hoffman może być obiektem zawiści, natomiast jest to człowiek, który zbudował swoją pozycję biznesową, oczywiście w oparciu o kapitał polityczny, który miał, natomiast przede wszystkim na kontrze do Jarosława Kaczyńskiego. Tam kiedyś się pojawiły. Drodzy Państwo, ja mam taką przypadłość, że ja dużo pamiętam i ja po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem pewnego dnia bardzo późno w nocy. To była pierwsza z hakiem na Onecie. Do dzisiaj, drodzy Państwo, po prostu jak sobie przypominam, to był jakiś po prostu tytuł do wywiadu z Adamem Hoffmanem Obrazoburczy. I stwierdziłem, że a dobra, poczytam se rano. I rano tego nie mogłem znaleźć. Ja mam wrażenie, że poszło wtedy jakieś ostrzeżenie, które zostało gdzieś tam wyartykułowane, bo o tym było mowa, że Adam Hoffman, wiedząc o tym, że jest rozpracowywany przez CBA, powiedział o tym, że zamknięcie go może być bardzo bolesne dla Jarosława i nagle po prostu te takie wnyki się rozstętegowały, rozsunęły się. A mowa była właśnie, że to Jarosław Kaczyński, no powiem szczerze, nie ma takiej możliwości, żeby służby poszły za Adamem Hoffmanem bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma takiej możliwości w PiS-ie po prostu. Od tego mam Wąsika i Kamińskiego, to jest tak. Bardziej ugrillowany, jak wiesz, miał przeszukania, miał wszystkie rzeczy, był ugrillowany. Jarosław Kaczyński usiłował w ten sposób pokazać, odciąć mu źródła zarobku. A on Ale i nie tak był na tylko. tyle silny. Zobacz, zobacz całą historię, że pomimo tego, że wytworzono wokół niego tę atmosferę, że ostrożnie, lepiej może z Hoffmanem nie, no to Obajtek nie może się skrzywić. Bo Hoffman ma wiedzę. Jednak no, dał zgodę na to, że no bo przecież MOL, wiadomo dlaczego powierzył firmie pana Hoffmana za zadanie tej obsługi PR-owskiej tego dealu z MOL-em. No wiadomo, że miał świetne relacje w Polsce. I tego nie zrobił. Był problem, żeby coś z tym zrobić. No przecież wiem, że Jarosław Kaczyński nie był szczęśliwy z tego, że Hoffman umocował na takim wysokim stanowisku pana Pietryszyna w Lotosie. A zrobił, chciał, to zrobił. Także tutaj Hoffmana ja bym mocno, mocno, że tak Nie, to jest powiem. facet, to jest jeden z tych ludzi, którzy zbudowali potężną siłę sprawczą. On przecież też miał, pamiętajmy, że jego współpracownik Mariusz Kamiński, ale to był taki koleś, nie Mariusz Kamiński, ten od służb oczywiście, tylko taki inny Mariusz Kamiński, też dostał mocne uderzenie od służb i to też była kara wymierzona w to środowisko właśnie za działanie bez licencji. Czyli tam każdy powinien był przyjść, uklęknąć na Nowogrodzkiej, pocałować w piersi i spytać się wodzu, czy mogę. I wódz wtedy by podszedł tutaj i powiedział, że możesz od... Myślałem, żebyśmy nagrywali jeszcze raz, ale ty już Nie, nie, tak chyba zmęczony jestem. nie. Że po prostu wskazuje mu po prostu udział, który on może sobie zająć. Hoffman, to mówię, to jest taka złota młodzież platformy, czy złota młodzież nie platformy, tylko tej PiSu,
którego Kaczyński chętnie by stąd wygumkował i ukrzyżował, bo to jest pierwszy przypadek taki, że mu się klient wyrwał. No i po prostu chwycił go i właśnie, no jak ty powiedziałeś, naszymczyka. To znaczy on mówi tak, że może ja pójdę na dno, ale wodzu pociągnę ci za sobą. Tak. To jest, to siła Hoffmana jest to, drodzy Państwo, że potrafił to zbudować. To my potrafimy docenić ludzi, którzy potrafią pójść Prawnych, tak. na sprawnych, którzy tego. Więc tutaj trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że Adam Hoffman dał dowód tego, że można się zmierzyć z Jarosławem Kaczyńskim, można, no może nie wygrać, ale zremisować, to, drodzy Państwo. Janku, jeszcze może Państwo uznacie, że nie powinien być ten pan zaliczony do tej młodzieży, ale uważam, że tak. Mówię o panu ministrze Czarnku, którego wylansował pan Paluch. Nie, Tomku, dlatego nie powinien być, dlatego że on po prostu, my tu się koncentrujemy na ludziach, którzy trzepią kasę, to też teoretycznie Fogiel, robią karierę. Okej, rozumiem, o co ci chodzi. Złota młodzież, no, ma 45 lat, no łapie się do tej naszej młodzieży, bo zaczynał tam jako 30-parolatek. No dobra, przyjmuję twojego tego, bierzemy Czarnka do złotej młodzieży, chociaż tak Masz tam naprawdę. teraz kolejnie, wiesz, to wszystko pączkuje. No masz kolejnego pana Patkowskiego, Tak, którego pan. Karczewski to jest nie, no to jest tak jak łańcuszek świętego Antoniego, to jest pan Czarnek przeciągnął pana Patkowskiego, jakoś tak to szło sobie. To jest to właśnie ta grupa. Pamiętajmy, że Waldemar. No to tam Waldemar. ciągnięcie wywołało na pewno różne. Waldemar Paruch, nieżyjący już mentor Czarnka i Patkowskiego, on właśnie widział jako kandydata na prezydenta odchudzonego Czarnka. Znaczy, oni Tak. mieli problem, mieli pomysł właśnie, żeby go zrobić takim twardym. Prawda. Dokładnie takie stwierdzenia były. Tak, że on ma być po prostu, że się go przepuści, wpuści go po prostu na ten i on będzie tutaj naszym takim Wunderwaffe, konserwatywną bronią właśnie na ten z takich, powiedzmy, zepsuty świat. I tutaj już widać, że bez promotora, bez mózgu Parucha, widać, że Czarnek też nie wie, jak się ma pozycjonować, no i trochę mu to nie wychodzi. Roztrwania ten kapitał polityczny w tej chwili tak naprawdę jest po prostu chamem i bucem roku. Te wszystkie jego występy, które robi, no sprawiły, że Kaczyński już nie jest w stanie go w tej chwili wypromować na nic, bo po prostu ma zbyt negatywny elektorat. Czyli po prostu zrobił z faceta, który był nieznany, zrobił po prostu z siebie buca roku i to już tak naprawdę sprawi, że on tam jakąś pozycję w tym PiSie polityczną będzie miał, ale jak to mówią, wyżej woła nie podskoczy, to znaczy kandydatem na prezydenta już na pewno nie będzie PiSu. To już Chyba marszałka Kamińskiego, który się oderwał od tego wszystkiego, bo też był tym jednym z młodych ludzi, tak jak Bielan, prawda, który Znaczy, tutaj. z Michałem Kamińskim to jest też trochę tak, że on Bardzo był. zdolny człowiek, bardzo zdolny człowiek. On był, ale pamiętaj o tym, że po pierwsze to jest to pokolenie 10 lat wcześniej, no bo to już jest jednak człowiek 50-paroletni, to więc to jest taka młodzież sprzed 30 lat. I tu mówimy o czymś innym. On, no już przychodząc do PiSu, to już był człowiekiem dość mocno ukształtowanym, więc ja bym tego tak on po prostu. Za dużo ten PiS sam po pierwsze dojrzał, to jest raz, a po drugie za dużo tego PiSu widział od wewnątrz. I ja tu myślę, że tutaj nastąpiło po prostu przemyślenie, że jednak z PiSem to, że nie każdy nawet jak chce odnieść sukces z PiSem, to ma ochotę być zapamiętany na kartach historii z Jarosławem Kaczyńskim. Bo drodzy Państwo, to będzie naprawdę wstydliwa karta. To jest tak jak dzisiaj. Są ludzie, którym się do dziś wypomina, większość z nich już nie żyje, zdecydowana większość, kolaboracje z komunistami z latach 40-50., ale są ludzie, którzy naprawdę wnieśli bardzo dużo do naszego dorobku kultury, dla których po prostu no, ta kolaboracja po prostu ciąży, a dla No nich. zobacz, Tuwima, Broniewskiego, no możemy wymieniać, prawda? Tak, to mamy Słonimski, no mówimy o ludziach, którzy nawet się jeszcze otrząsnęli z tego w jakiś tam sposób, natomiast no nawet słynna Wisława Szymborska, no, pewnie najlepsza polska poetka, być może jedna z najlepszych w historii świata. Oni w to wierzyli, oni wtedy wierzyli w tą ideę i to trzeba. Ale to jednak, gdyby stosować twarde reguły moralne, no to powiem tak, no nie wyobrażamy sobie poezji człowieka, który by sławił Hitlera, żeby robił karierę, a jednak ludzie, którzy sławili Stalina i Lenina, dostali jednak jakoś tam rozgrzeszenie. Natomiast tutaj ten PiS, to moim zdaniem on będzie jednak funkcjonował, nawet dla tych ludzi, którzy nie skończą zażytami, nie skończą w więzieniach.
On będzie stygmatem. No, oni co prawda liczą na taki, na to, co było z ekipą Gierka, że ludzie będą mieli sentyment do tych pierwszych 4-5 lat rządów PiS-u, gdzie wydawano, gdzie żyliśmy na zapożyczoną kasę i dopiero, bo teraz tak dopiero teraz, drodzy Państwo, zaczyna być rachunek. To teraz pensje zmniejszają się 7%, nasze pensje spadają średnio, a to znaczy, że są ludzie, którym spadają te pensje po 30-40% zarobku. No, wzrosło bezrobocie, to co mówiłeś, już Ale nie, ruszyło. tak, ale to jest przede wszystkim też tak, że dlaczego to uderza w najsłabszych? Dlatego, że najsłabsi nie mają pozycji negocjacyjnej do negocjowania pensji. Ludzie, którzy mają wiedzę, którzy mają unikalne zdolności, po prostu przychodzą do pracodawcy i mówią: stary, jest kurczę 20% inflacji, proszę podnieść mi pensję o 21 albo 22. I proste. I oni dostają te podwyżki. Koleś, którego w momencie, w którym zaczyna być tam w dole tłoczno, że na przykład zaczyna być po prostu ludzi do prostej pracy, na przykład kuriera, gdzie jest iluś ludzi, którzy mają po prostu chęć zostania tymi kurierami, że po prostu wyrzucasz jednego kolesia, bierzesz go drugiego i to nie jest praca, do której musisz, nie wiem, ludzi wiele czasu szkolić. To w tym momencie po prostu tam napięcie na te podwyżki jest, znaczy możliwość po prostu negocjowania podwyżki jest strasznie słaba. Więc tutaj, drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński, ja cały czas powtarzam. Ja wiele razy, bo mnie tutaj pytają, jakie mam poglądy. Ja zawsze mówię, że ja nie mam poglądów politycznych, ja mam poglądy ekonomiczne. Na przykład bardzo mi się podobał rząd SLD wtedy, kiedy w latach rządów Leszka Millera, Leszek Miller de facto wprowadził podatek liniowy dla prawie 100% Polaków. Wtedy obniżając CIT do 19%. Zagrało, zagrało. No i ale to przede wszystkim on, słuchaj, pokazał, że obniżka podatków może powodować gigantyczny wzrost wpływów do budżetu i tego już nikt nie zabierze. To znaczy, zawsze można pokazać, przestańcie idioci podnosić podatki, bo zobaczcie, co się stało. Był CIT na poziomie 27% i nagle ten CIT 27% został obniżony do 19%, a wpływy wzrosły. I jak ci idioci teraz windują kolejne rzeczy, wprowadzają kolejne podatki, to tak naprawdę czynią Polskę, czynią zachętę dla ludzi, którzy są kreatywni, którzy mają możliwości, bo zarabia głowa. Dzisiaj w nowoczesnej gospodarce oni podatkami są w stanie dojechać ludzi, którzy pracują tutaj na miejscu, na etatach, którzy pracują po prostu w miejscach, których no, nie jesteś w stanie, no bo jak masz sklep spożywczy albo sieć sklepów, no to, bo już jak masz sieć sklepów, no to już możesz te bawić się podatkami, ale jak masz jakieś proste warsztaty, to nie jesteś w stanie tego w jakiś sposób zabrać. Jak pracujesz głową, to nie ma żadnego powodu, dla którego masz po prostu nie przenieść się po prostu z firmą do lepszej lokalizacji. To jest w tej chwili to już. Oni po prostu pracują nad bogactwem. No, wystarczy popatrzeć. Ja nawet sugerowałem tym, którzy dobrze życzą Polsce, żeby zobaczyli, jak dużo biznesu w ciągu ostatnich 2 lat przeniosło się z Polski do Niemiec, gdzie rzekomo są wysokie podatki. Tylko, że tam po pierwsze za te wysokie podatki coś jest, a po drugie tam jest stabilnie. Nie chodzi o to, że podatki nie mogą być jakoś w jakiejś tam określonej wysokości, tylko chodzi o to, że powinny być stabilne. Ludzie planują, a nie tak jak ten. Ja pamiętam taki wpis kolesia, który bronił PiS-u przez ileś lat i nagle dostał Polskim Ładem w twarz. I napisał, że on brał kredyt, a PiS mu, kurde, podniósł podatki nagle o tam ponad, tam pokazał tam jakieś, to było tam. Zobacz, wpis to w Masjana, który teraz, wiesz, Tak, on tam ćwiczy, tam koło. No dobrze, ale to wszyscy mówią, że on żebrze o kolejną dotację, bo on tam obsługuje te fundacje. Natomiast mówimy też o ludziach po prostu, którzy publicznie wspierają PiS i nagle dostają po prostu swoim lekarstwem. To znaczy, oczywiście, gdyby ten koleś, który wspierał PiS, poszedł do swojego miejscowego tam, bo to jest tak, na czym polega system PiS, że taki koleś przyszedłby ze swoimi wpisami internetowymi, zamiast się wyżygać na PiS i pokazał, że no, został skrzywdzony, to on by dostał po prostu rekompensatę w postaci jakiegoś państwowego zlecenia i jedziemy dalej. dla rodziny, czy dla kogoś, czy Tak, dla dlatego. znajomego, nie ma problemu, Tak, tak. znaczy PiS po prostu chce dojeżdżać elektorat Platformy. Janku, zwróćmy uwagę na to, co powiedział wczoraj Banaś. Banaś powiedział, że przecież Orlen
wydaje na rzeczy niezwiązane zupełnie z działalnością Orlenu, na te wszystkie finansowanie PiS-u, bo tak już to można po prostu zrozumieć, 3 miliardy złotych, to które oni teraz tak szacują bez tego już tej dogłębnej kontroli. 3 miliardy złotych, szanowni państwo. Pomyślcie sobie, szczujnia telewizor, telewizor 2700, tutaj 3 i jeszcze inne spółki Skarbu Państwa, no przecież to jest grabież, to jest grabież. Tak, a czy to jest. Od razu młodzież. Nie, bo Kaczyński tworzy nowe elity. Jemu naprawdę niewiele brakowało, niewiele mu zabrakło do tego, aby spiąć ten system w taki sposób, żebyśmy obudzili się tak jak ludzie Węgrzy, tak jak się Węgrzy obudzili teraz, jak po wyborach po prostu Orban im po prostu urealnił ceny. W tej chwili ja przypomnę, na Węgrzech. A Kaczyński przecież chciał Budapesztu w Warszawie. Na Węgrzech brakuje, podstawowe produkty żywnościowe są limitowane, a paliwa są już w granicach przeliczenia na polskie powyżej 10 zł. I mamy tutaj po prostu dowód na to, czym się kończy ręczne zarządzanie gospodarką. Tak się nie da robić, bo tworzą się po prostu syndykaty i oligarchie i monopole. To jest gigantycznym kosztem dla państwa polskiego. Im się wydaje, że oni się na tym ustawią. To znaczy, cała ta złodziejska ekipa PiS-u ma w dupie swoich wyborców, ma w dupie szczęście Polski, dobrobyt Polaków. Oni tylko i wyłącznie chcą się osobiście nachapać. Tam idą fortuny rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu milionów złotych prywatne, które mają ich ustawić. To jest po prostu niewiarygodne. W jakim trybie, już dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który dosyć dobrze to wszystko zna, to właśnie tak, bo właśnie mówił o tym, że no, wszystkie ekipy kradły, ale PiS po prostu przebił po prostu sufit. To jest po prostu nieporównywalne. To jest tak, jak ktoś mówi, że no, każda telewizja, każda władza miała wpływ na media publiczne, jak mogła, to chciała, nawet jak zaprzeczała. Natomiast ja jako były minister propagandy, który rządziłem TVP informacją przez prawie cały 2009 rok, mogę powiedzieć, że nasza propaganda w porównaniu do tego, co robi Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski w TVP, to jest nic po prostu. To jest tak, że ja po pierwsze, myśmy się nie posługiwali kłamstwem. Myśmy co najwyżej po prostu pomijali pewne wydarzenia w sposób taki, że po prostu selekcja materiałów, no coś tam nam umknęło, no bo przecież nie musiało być pokazywania wszystkiego. To jest też tak, ja się śmiałem zawsze, no kamera jest wrogiem braci Kaczyńskich, wystarczy ich pokazywać w dużym planie, no i mamy, drodzy Państwo, ja się śmiałem po prostu, że jak będzie, jak wchodzi gdzieś siedzący Lech Kaczyński, to wystarczy trzasnąć go po prostu przy planie i mamy po prostu tego chomika ze słynnego z polskiego zoo, gdzie ich przedstawili tam po prostu właśnie jako braci chomików. Więc to ja po prostu grzecznie zasugerowałem po prostu, że ja poproszę o pełne kadry Jarosława i Lecha Kaczyńskich. No i to na tym polegało. No to nawet trudno to nazwać manipulacją, to raczej bardzo takim właśnie szerszym spojrzeniem na prawdę. Czyli, drodzy Państwo, no można pokazywać Kaczyńskiego tak, żeby nie było widać, że jest kurduplem, a można go pokazywać tak, że widać. No to jest po prostu, to jest właśnie umiejętność sterowania obrazem. To jest to, że Wiesz, widać było to na przykład na tej słynnej konferencji w Kijowie, gdzie Kaczyński tak. koło Morawieckiego i koło prezydenta chyba Słowenii, prawda, kiedy to było rewelacyjnie, bo tam Ukraińcy wiedzieli, po co przyjechał Kaczyński, nie było złudzeń. To Nie, było tak nie, zwane, ty nie mówisz. zrobili mu to celowo. Tak. Natomiast ja tylko mówię, że wiecie Państwo, wtedy moją pracę po raz pierwszy Głowa doceniłem. z nadmównicy, rozumiesz, to rewelacyjnie wyglądało. W każdym razie wtedy w 2009 roku Jarosław Kaczyński docenił moją pracę, bo jak dowiedziałem się od polityków lewicy, którzy wtedy weszli do TVP razem z PiS-em, to znaczy wtedy weszła koalicja Włodzimierz Czarzasty, Jarosław Kaczyński przejęła z rąk naszych TVP. Myśmy się śmieli, wylansowaliśmy termin, który nawet spodobał się polityce, bo nas cytowała. Nazywaliśmy tę koalicję Ribbentrop-Mołotow.
czyli brunatno-czerwoną. I to określenie dla sojuszu Czarzastego i Kaczyńskiego się przyjęło, ponieważ ja miałem kolegę, który bardzo dobrze się znał z Czarzastym. No to wysłałem go do Czarzastego. Kolega zresztą był generałem służb przez, i nadal jest, bo sobie żyje. I on przyszedł do Czarzastego z pytaniem, czy nie mogliby się ode mnie odpieprzyć z tymi pomysłami na dyscyplinarki i tak dalej. I usłyszał tekst, że no niestety, ale tu jest życzenie koalicjanta, bo koalicjant mówi, czyli PiS, że na osobiste życzenie Kaczyńskiego Piński ma dostać dyscyplinarkę właśnie za. Dlatego ja patrzę, że my nie moglibyśmy być politykami. Jak patrzę na to, przecież Czarzasty wspomina i pamięta, że Kaczyński de facto wysłał mu tych kontrterrorystów, czy wtedy antyterrorystów do domu, trzymali mu broń przy głowie, miał te Tak, wszystkie rodzinę przy rodzinie, no ale jak te widać. okropne przeżycia. No jak widać. Mało kto zgodziłby się na wchodzenie w koalicję z takim człowiekiem. No No nie właśnie, wyobrażam. wzięli razem TVP i tak jak Tak. mówię, ponieważ prowadziłem te rozmowy i wiedziałem, i powiem szczerze, że gdybym posłuchał wtedy ludzi, którzy z nami operowali przy tym TVP, znanych skądinąd, którzy mi doradzili gdzieś na początku czerwca 2009 roku, że musimy storpedować sojusz SLD i PiS-u. Ja po prostu olałem to, mówiąc, że to jest niemożliwe, żeby Kaczyński dokonał szpagatu, i okazało się, że wówczas jako 30-latek no, słabo rozumiem politykę i słabo rozumiałem politykę, bo jednak się okazało, że Kaczyński bez problemu się dogadał z lewicą, to jednak po prostu i to postkomunistyczną lewicą. I powiem szczerze, to był jeden z takich otrzeźwiających tych, że ja po prostu słabo rozumiem jednak politykę, że polityce nie chodzi o żadne wartości dla Jarosława Kaczyńskiego, chodzi tylko i wyłącznie o hajs. Chodzi po prostu o wpływy i on jest gotów się dogadać z każdym, niezależnie od po prostu jego prowinencji. Co wcześniej nawzajem zrobili, to jest nieistotne. Znaczy dla niego jest nieistotne. Dlaczego my się nie zgadzamy, bo przychodzi z tak dobrą ofertą? Przecież to Tak. nie ma problemu. Na tych swoich ludzi, że mało tego, jeszcze Tak. możemy sobie poprawić tą ofertę, jak tam Tak. się Nie nam ma coś. problemu, prawda? Dlaczego nie? W tylu przypadkach się udało, a my nie. No, dlatego wariaci, no Janek, no, dlatego wariaci, no trzeba Nie, psychuszkę zrobić. jesteśmy po prostu ludźmi. Wiesz, co im odpowiadam, Tomek? Żeby sobie obejrzeli film John Wick, jak się pytają, o co chodzi. To jest ten film, w którym były płatne zabójstwa. Autobusie, tak. Były płatny zabójca mafii, po prostu syn gangstera popełnia ten, bo nie dość, że go napada w jego własnym domu, to morduje mu szczeniaka, którego dostał od. Więc to jest tak. No im się co prawda Bucia nie udało zamordować, ale próbowali. Więc tutaj, kto podnosi rękę na Bucia, drodzy państwo, to musi W zapewne. ogóle ja, jeżeli ktoś chce krzywdzić zwierzęta. No więc tutaj, drodzy państwo, po prostu. Oczywiście powody są też inne, ale generalnie po prostu rachunek krzywd, już tak mówiąc kolokwialnie, rachunek krzywd jest już. Pomijamy kwestie moralne i przyzwoitości, żebyśmy nie po prostu musieli się spalić ze wstydu po prostu przed państwem, gdybyśmy nagle przyszli i powiedzieli: no ale wiecie państwo, no teraz już nie będzie o Jarosławie Kaczyńskim, bo doszliśmy do wniosku, że jest to wielki Polak i patriota. Więc to nie w ten sposób. Natomiast w każdym razie wracając do tej jego złotej młodzieży, no to jest jego, złotą młodzież ma podzespół Rewi. No, do podzespołu Rewi nie zaliczamy Michała Dworczyka, bo on Nie, 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 on nie. tańczy tylko dla Morawieckiego, to znaczy w tej chwili przynajmniej. No pomijając że kiedyś tańczył dla tej żony Patkowskiego, czyli to też był jego człowiek. On się tam otaczał, po prostu promował te, powiedzmy sobie, Ale Dworczyk w żadnym przypadku nie należy do Rewi, absolutnie. to absolutnie tak, to tego. Natomiast. Minister nawet świadectwo tak, to, że nie jest z Rewi, to mu napisał, usiłując go szantażować informacjami z Pegasusa. Tak. Więc w każdym razie wracając do. Ale zalicza się do złotej młodzieży. Złoty najbardziej. Dlatego, że jest to facet, który przez ostatnie 8 lat po prostu zbudował gigantyczną maszynę wpływów. Nie Nowy ma. nabytek Kamil Bortniczuk, zobacz, też teraz te wszystkie rzeczy, już też tam się powszytulał.
Chciałeś zaliczyć Mejzę do złotej młodzieży PiSu. No nie zaliczę go tej młodzieży, ja przynajmniej, dlatego że to jest koleś. Są wszyscy. Mejza jest potrzebny tylko jako karta do głosowania. Nigdy on, jego mamią tym, że on dostanie miejsce na liście. Natomiast my tutaj taką poradę mamy dla pana Łukasza Mejzy, żeby sobie Na poczytał. zupełnie innej liście niż sobie wyobrażam. Tak. Tak, ja bym powiedział tak, że powinien sobie przeczytać los Chaima Rumkowskiego, czyli Tak, Rumkowski, tak. to był szef getta łódzkiego, który uważał, że fakt, iż jest bardzo przydatny dla Niemców, spowoduje, że będzie żył długo i szczęśliwie. No. Według legend do gazu pojechał luksusową salanką, tą pociągową, że nie tak jak wszyscy bydlęcym wagonem, i to było w sumie ta największa uprzejmość, którą mu Czy Niemcy. wiesz, też mu nie zapomnieli tych numerów z dziećmi, bo to on miał ten słynny apel, żeby Żydzi w łódzkim getcie oddawali swoje dzieci, dlatego żeby inni przeżyli. Żeby oddawali swoje dzieci. To był ten słynny apel. No i jego po prostu zabili w obozie. Po prostu. On nie był zagazowany, był zabity. No, Niemcy pozwolili na odpłacenie. w każdym razie. Oczywiście, Janku, jeżeli chodzi tutaj o Amerykanów, to też polecam, żeby. Bo Amerykanie też się czasami denerwują. Ja bym polecił, że mam nadzieję, że to kiedyś zrobisz, o tym słynnym wyrównaniu rachunków w Dachau, bo Amerykanie w Dachau nawet był taki bunt i był tam taki słynny Indianin, który nie wytrzymał. No i około 500 hitlerowców zostało tam, SS-manów rozstrzelanych. Amerykanie, to Amerykanie zrobili, nie wytrzymali. Warto poczytać, poczytajcie Państwo, jak Amerykanie zdenerwowali się, zobaczyli, co wyprawiali Niemcy w Dachau. Nie, znaczy tam wiele takich jest przykładów, natomiast w każdym razie bardzo mi się podoba to, w jaki sposób oni łudzą Mejzę, że coś go więcej czeka, że ma jakąś jeszcze przyszłość inną niż tylko bezrobocie i problemy z prawem. To mnie ciekawi, wiesz, że są ludzie, którzy. Ja nie namawiam do jakichś takich rzeczy. Ja po prostu mówię o programie historycznym, żebyś mógł zrobić. No i jacy są Amerykanie, że Amerykanie też im kiedyś się uleje, też mają dosyć. No to też tacy są. Nie, znaczy Amerykanie to po prostu I nie oni. będą nikogo rozstrzeliwać, No ale po nie, prostu. oni ich rozstrzelają medialnie. No, na przykład Tak. znajdzie się dużo maili. Po prostu nagle się pojawiało dużo informacji medialnych popartych dowodami, kim jest tak naprawdę cała brygada PiS. Bo szanowni państwo, problemem PiSu nie są te maile, które wyszły, bo jest już analiza dokonana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która mówi, co jeszcze może wyjść. Drodzy Państwo, to jest taka lektura, która, gdyby nawet, powiedzmy sobie, jakaś 1/3 tego ujrzała światło dzienne, co oni tam po prostu wypisywali między sobą, to ich nie ma. No to są po prostu rzeczy, powiem szczerze, ja powiem Państwu, ja widywałem różnych kretynów. Natomiast kiedyś to jest tak, że kiedyś taki koleś, który się mieni dziennikarzem, Wojciech Sumliński, przyszedł ze mną na spotkanie. Wtedy jeszcze współpracowaliśmy w tygodniku Wprost i zaproponował mi spotkanie w barze na Rozdrożu. I w tym barze poinformował mnie, że koleś, z którym ja wtedy poprosiłem go o pomoc w sprawie śledztwa dotyczącego takiego dziennikarskiego, dotyczącego wpływowego dziennikarza, który zabrał się za mnie i chciał zrobić jakieś materiały, w mojej ocenie nierzetelne, na zlecenie służb na mój temat. I poprosiłem go o spotkanie, poprosiłem Sumlińskiego, żeby mnie umówił ze znanym biznesmenem. No i po tym spotkaniu, na którym ja się dowiedziałem, czego chciałem, Wojtek wybrał lokal na Rozdrożu. To jest vis-a-vis kancelarii premiera. Najpierw z tradycjami na pewno. No i on wali do mnie, że ten pan Andrzej mówi, że ty, Janek, jesteś świetny i on chce ci bardzo pomóc w tym śledztwie dziennikarskim i ma dla ciebie tutaj 15 tysięcy euro.
dotacji, ja bym ci pomógł w tym śledztwie i weźmiemy sobie po 7,5. Więc ja zapłaciłem rachunek, wziąłem go obok do parku i mówię, czy wiesz, kim jest ten człowiek? I czy wiesz, że generalnie nie można wziąć 15 tysięcy euro za nic i nastąpi za to potem rachunek? Więc poprosiłem go, żeby nie mieszał mnie w to i przy okazji poinformowałem go, że lokal, do którego mnie zaprosił, jest w takiej bliskości kancelarii premiera, że jest monitorowany, musi być po prostu na mocy niemalże prawa, no, bo to jest po prostu. Ministerstwo Sprawiedliwości, Janku. Tak, to jest po prostu, że tam po Teraz prostu. także CBA. Czy tam musi być po prostu wszystko? To jest tam, że ja bym, drodzy Państwo, jakbym kiedyś Od chciał. lat 50. to ten lokal był już Ale ja tutaj. mówię, że ja bym po prostu, gdybym chciał, to bym po prostu w to, tego. No, taką mam opinię, że przy tak bliskiej lokalizacji po prostu trudno tam o, że tak powiem, spokój, żeby na tego typu rozmowy. No więc tak myślę, że zawsze mnie rozczuliło, że mówię, że Wojtuś się czuł tak bezpiecznie w towarzystwie właśnie składając tego typu propozycje. Natomiast, które przede wszystkim one od strony moralnej, to już tam pomijam Urząd Skarbowy i takie inne rzeczy, natomiast od strony moralnej, no to jest tak, że no, dziennikarz nie powinien prowadzić tego typu rzeczy za wynagrodzeniem tego typu w sposób nieformalny. I tu mamy do czynienia z taką właśnie historią, którą oni tak właśnie tak zupełnie nie zdając sobie sprawy, że te rzeczy mogą kiedyś wyjść. Ale później dowiedziałeś się, że wziąłeś 60 tysięcy przecież. To jest to, drodzy Państwo, no to właśnie to po latach się jeszcze dowiedziałem, że ktoś te pieniądze od tego biznesmena wziął, powołując się jednak na mnie, że to ja miałem niby te pieniądze pożyczyć, ale to jeszcze będzie przedmiotem, bo mam akurat procesy i właśnie to jest też taka rzecz, która się pojawi, ponieważ ja po latach poprosiłem i poinformowałem i biznesmena, i Wojtusia, że no, ale drodzy panowie, ale to ja bym chętnie się skonfrontował ze wszystkimi, ponieważ ja niczego nie wziąłem. Ale jakoś te 60 tysięcy mi się zgrało z tymi 15 tysiącami euro. Natomiast i nagle się dowiedziałem, że to ja to pożyczałem. Natomiast i nie dostałem, tylko jeszcze pożyczałem. To jeszcze bardziej mnie to wszystko rozbawiło. Natomiast tutaj chodzi mi o porównanie, bo ja to użyłem jako porównania, że no, trzeba nie mieć wyobraźni, żeby robić takie rzeczy. Więc jeżeli tak jak ja nie mogłem uwierzyć w to, co mi mówią na temat tych maili, do momentu, kiedy nie zobaczyłem, że ci panowie, Dworczyk, Chłopik, tam Jabłoński, jeszcze tam paru minionów i nawet Morawiecki wzięli udział w planowaniu przestępstwa zagrożonego naprawdę wieloletnim wyrokiem więzienia, czyli wrobienia Romana Giertycha w ujawnienie tajemnicy adwokackiej. Czyli mając pełną świadomość tego, że facet jest niewinny, oni sobie korespondują, jak to zrobić, żeby wyglądał na innego, doprowadzić do pozbawienia go prawa do wykonywania zawodów. No i drodzy Ale Państwo. pamiętajcie, co powiedział Wiewiórki. Wiewiórki powiedział, się, wiecie, co się dzieje? Oni, pomimo tej wpadki, dalej na tych mailach pracują. Znaczy pracowali, no bo już. Pracowali, bo to Tak, bo tak. teraz bo to nawet nie o to chodzi, drodzy Państwo. Oni, jak dostali informację, że zostali skrakowani, to zostali na tych samych telefonach i pozmieniali hasła. Czy poziom, bo ja wtedy powiedziałem, że dramatem Polski nie jest to nawet, że rządzą nami złodzieje i debile tego typu, tylko że jeżeli ci kole się tak podchodzą do własnego bezpieczeństwa, to jak podchodzą do naszego? To jest, Nie szanowni. wierzę w to, że chcieli, żeby te informacje jednak wyszły, bo to są tak porażające informacje, To że po nie prostu chcieli nie, no, tego. zrozumcie Bo Państwo. mogli te intoksykować, ale nie. Nie, czyli zatruwać po prostu nie. Za groźne, za groźne. Nie, po prostu zrozumcie Państwo, jeżeli ci ludzie podchodzą tak do własnego, prywatnego bezpieczeństwa, własnej odpowiedzialności karnej w ten sposób, no wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś do Was pisze, bo to tak kolokwialnie, zamordujmy tego faceta, zwłoki zapiszemy w tym, a Wy odpowiadacie na 7 osób, nie, wiecie, może zróbmy to trochę inaczej. I tak wygląda mniej więcej korespondencja, tylko że zamiast morderstwo wstawcie zniszczyć Giertycha i wyjdzie ta cała rozmowa. Panowie sobie korespondentują, nie no wiecie, ale my nie możemy się powołać, i tam jest pada na przedpoczęcie, nie możemy się powołać na te dokumenty, bo tego jeszcze gazeta nie wydrukowała. I tam jest. Pan wiceminister spraw zagranicznych, tak. No, to są, drodzy Państwo, takie historie. Prawnik. Powiem tak, no przestępcza nagroda Darwina. No, jak można wyprodukować na siebie po prostu dowody tego typu?
Jak można to po prostu zrobić? Jak można w ten sposób podchodzić do własnego bezpieczeństwa? I teraz Państwo zastanówcie się, że ci ludzie są panami naszego bezpieczeństwa. To jest najgorsze, że oni są tymi ludźmi, którzy tak stanowią. Więc mamy tą Złotą Młodzież Platformę. Wymieniliśmy. Mej za nim, masz rację, mej za nim, mej Nie, za nim. wymieniliśmy tych ludzi, którzy często, na przykład jak w przypadku chłopika, no to na rodzinę dorabiają się tutaj milionów, to są jakieś wielkie zlecenia. Oni nie są widoczni. Tak naprawdę prawdziwe pieniądze, szanowni państwo, jakie oni zarobili wszyscy na polityce, to będzie widać, jeżeli by ktoś im odpuścił za 10-15 lat, kiedy oni zaczną zbierać to, co zostało im obiecane. Jeżeli posiadają taki instynkt odroczonej płatności. Ja pamiętam człowieka, który pomógł pewnemu oligarsze za rządów SLD, to swoją wypłatę dostał w granicach 10 lat później. I to była taka, widać było, że to zdaje się było uzgodnione w ten sposób, żeby właśnie nie pokazać, bo to było zrobione bardzo mądrze, żeby nie pokazać jakiegoś przepływu, no to po prostu po 10 latach nagle jego firmy zaczęły wchodzić w relacje, które on polecał po prostu i zarabiać gigantyczne pieniądze. Nie było powodu, poza tym, że człowiek się czuł zobowiązany z lat wcześniejszych. My to wymieniliśmy, drodzy państwo, żeby wam pokazać tą naszą zasadę, którą się mówiliśmy, że ta władza po prostu, ona nie jest dla ludzi i to nie jest tak, że Kaczyński powie, że nie wyszło mi, że chciałem dobrze. On tak naprawdę to jest trochę tak, jak był ten słynny dowcipy, szanowni państwo, z Czukczą. Czukcza to jest tak jak sołtys z Mochocka w rosyjskich dowcipach. Chodził taki dowcip, że Czukcza pojechał w latach 50. do Moskwy i zobaczył transparenty Wszystko dla człowieka. I Czukcza, jak opowiada po powrocie, to mówi, Czukcza widział tego człowieka. I to jest tak, jak Kaczyński mówi, wszystko dla ludzi. No to myśmy Państwu powiedzieli, dla których ludzi. To oczywiście to nie jest pełny katalog. To jest katalog tych ludzi, których właśnie możemy podzielić na ludzi Morawieckiego, na Rewie, czyli tych ludzi najbliższych Kaczyńskiemu, którzy po prostu mają te obowiązki takie, które kiedyś pełniła również pani Basia, dlatego oni mówią o nim pan Baś, czyli takie obowiązki czysto, powiedzmy sobie, techniczno-prywatne, czyli Kaczyński po prostu przerzuca na nich takie administrowanie, czyli pewnie tego akurat nie wiemy, akurat tego nie mam wiedzy, ale tak zgaduję, że organizują pranie Kaczyńskiemu, czy tam organizują coś po prostu, żeby po prostu wódz się mógł tylko skoncentrować na czym lubi, czyli na knuciu. Szanowni Państwo, jeżeli nasza opowieść o złotej młodzieży PiSu się Wam podobała, to prosimy klasycznie o subskrypcję kanału. A ja polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Polecam Historię rozpadu Rosji. Jest to jeden z pierwszych tekstów, a chyba nawet pierwszy publicznie, który mówi o takiej możliwości. Zwracam uwagę, że w państwie PiS, rzekomo antyrosyjskim, kwestią rozpadu Rosji się nie zajmuje nikt, tak jak gdyby samo mówienie o tym, że Rosja się może rozpaść, było niemile widziane. No, ja powiem Państwu, że mam tutaj taki przedsmak takiego tekstu. To się bardzo nie spodobało. Ja mówię, no chyba w Moskwie się nie spodobało, bo w Polsce się powinno spodobać. No, mówiliśmy dzisiaj sporo, Tomku, o wizualizacji. No to ja myślę, że Polska powinna się budzić. Polscy politycy powinni się budzić z wielkością, z mapą nad łóżkiem, taką, jaką Moskwa miała pod koniec XV wieku, no bo to takie jest mniej więcej granice etniczne. No więc jak tam pan Ławrow mówi o tym, że Amerykanie przygotowują Holokaust Rosji. Nie, nie, Amerykanie przygotowują po prostu taką kwestię tego, żeby Rosjanie się mocniej skoncentrowali na I własnym. zabrać tą stację benzynową, delikatnie mówiąc. No, krótko mówiąc, niech Rosjanie spróbują pożyć trochę na własnych produktach, a nie na eksploatacji po prostu kolonii syberyjskiej, która notabene, oni nawet nie są na tyle mądrzy, żeby utrzymywać bogactwo w tej kolonii syberyjskiej. To znaczy tamta, na przykład na Alasce jest dochód narodowy znacznie powyżej amerykańskiego średniego dochodu, który jest bardzo wysoki. A w Rosji ten dochód narodowy jest średni.
bo jest po prostu, no nie jest najwyższy, ale oprócz tego to na Syberii on jest ponad połowę niższy niż w takich miejscach jak w Moskwie czy tamtego, więc tutaj mamy do czynienia po prostu z takim nieludzkim rabunkiem, bo nawet te firmy. Obywatele drugiej kategorii, rzeczywiście. Tak, czyli nie dość, że żyją za ich bogactwa naturalne, to jeszcze nie dają im hajsu. No więc historia bez cenzury. W środku tutaj jest sporo ciekawych materiałów, na przykład tekst o carskim władcy marionetek, drodzy Państwo, który notabene, to mi się bardzo podoba, generał policmajster Trepow. Więc to jest właściwy człowiek z właściwym. To mi się tak podobało. Tak mi się podoba. Użyć powstanie styczniowe, tak. Tak, i to jest tego, ale bardzo mi się podoba, szanowni państwo, tak to nazwisko, czyli policmajster Trepow, brzmi dla mnie jak prawnik Mataczyński, ten, Rewelacja. który zajmował się sprawą PKN Orlen. Ja po prostu kiedyś miałem, drodzy państwo, dentystę na osiedlu na Pradze Północ, który miał na nazwisko Cierpisz. I to mi się podobało, że on uczciwie po prostu reklamował swoje usługi ze swoim nazwiskiem, co mnie po prostu niepomiernie bawiło. Kiedyś pamiętam, że nawet polityka zrobiła. Chłop do siebie. Tak, ale kiedyś polityka mu nawet zrobiła promocję, bo zrobiła po prostu zdjęcie i wróciła do siebie po prostu, bo to była po prostu genialna reklama usług lekarskich. Mamy tak, następnie historia, nałogowi fałszerze historii Polski. To jest mój materiał, też polecam. Kto i dlaczego fałszuje historię Polski. No i to jest też taka fantastyczna historia, drodzy Państwo, jak rząd USA walczył z Coca-Colą. Trochę mniej polityki, amerykańska wojna z kofeiną. Mało osób o tym wie, że nazwa Coca bierze się po prostu od tego, że kiedyś w Coca-Coli była Coca. Czyli to, co, drodzy Państwo, dzisiaj, z czym dzisiaj Amerykanie walczą. Słynne liście koki, no to dawały tego powera, no to potem jak ktoś wpadł na pomysł, że można te liście rafinować i tam, czyli tam robić powiedzmy coś w rodzaju destylacji tej substancji, która powoduje, że tam tuberkulozy. Ludzie lubią, ludzie bardzo lubią. No to trochę tak, drodzy Państwo, jakby wiecie Państwo, dlaczego misie koala są takie szczęśliwe? No bo żują te sfermentowane po prostu Cały liście. czas na haju, Tak, cały czas nawalone są. To, drodzy Państwo, są. tak. Alkohol, zielony alkohol, po prostu Tak, zielony alkohol. to dlatego one takie są miłe, sympatyczne i tak są niegroźne. No bo, drodzy Państwo, no, to jest taki chillout przez całe życie, że ojej. W każdym razie w numerze jeszcze mamy z tych takich tekstów, które bym tu zarekomendował, Przekleństwo modnych wojaków, o tym jak w XIX wieku na przykład ćwierć miliona Francuzów poszło do piachu, dlatego że miało bardzo modne ubrania. Świetnie się prezentowali na paradach. Czerwone spodnie, pióra. Mój ulubiony artykuł w tym numerze Lód i żelazo, historyczne inspiracje serialu i książki Gra o Tron. Drodzy Państwo, polecamy naprawdę historię, bo dzięki historii możecie Państwo wiele zrozumieć. Tak jak mówię, że gdyby ludzie wiedzieli i rozumieli, czym były rządy Piłsudskiego dla Polski, to Jarosław Kaczyński po deklaracji, że on jest dyktatorem co najwyżej takim jak Piłsudski, to by, drodzy Państwo, no nie był w stanie w ogóle istnieć. No facet generalnie, Piłsudski był mordercą, był człowiekiem, który zlecał mordy polityczne, był człowiekiem, który założył w Polsce pierwszy obóz koncentracyjny. Do czasów powojennych, ale to nie były polskie obozy koncentracyjne, tylko to były sowieckie obozy koncentracyjne, które Sowieci w Polsce założyli, więc to jest różnica. Berta Kartuska tak naprawdę była jedynym do tej pory stricte polskim obozem koncentracyjnym. Obozem, w którym się torturowało, poniżało się opozycjonistów, a w pewnym momencie także nawet zbyt krytycznych zwolenników sanacji, jak na przykład słynny Kat Mackiewicz, który za jeden z felietonów, napisany tak w przypływie trzeźwości nadciągającej katastrofy, został wsadzony do Berety Kartuskiej za defetyzm. Pamiętaj, że tutaj do Berezy wsadzał wojewoda. Tak, Na do wojewoda, to oni tak to zrobili, no, ale to tak jak pan Andrzej Duda chciał odciążyć sądy, ja myślę, że on jak siedzi teraz wieczorami, to on sobie myśli, o mamusiu, żeby mi ręka uschła. Jak on się nasłuchał od ciebie, Tomku, o tych Pegasusach, które zainstalował Wąsik z Kamińskim dookoła niego. Ma niewygodnie, siedzi okrakiem na barykadzie już po raz kolejny, teraz mówię, strasznie Tomku, niewygodna pozycja.
Chyba, że lubisz. Natomiast, Nie, chyba Duda nie lubi. Przepraszam, Janek, raczej nie, że tak. ale siedzi, no to wiesz, no są powody, dla których siedzi. No, natomiast, szanowni państwo, książka nasza o człowieku, który częściej trzyma poziom, a nie pion, Mariusz Kamiński, to jest książka, w której pokazaliśmy największą tajemnicę Mariusza Kamińskiego. To jest to, że w PRL-u zaczynał swoją karierę polityczną od tego, że jako nastolatek zakapował kolegę. Zakapował nawet jego rodzica, chociaż już nikt go nie pytał o to. Czyli chciał się, to jest, drodzy państwo, taki sygnał dla wszystkich przyszłych przesłuchujących Mariusza Kamińskiego, że jak już rozpocznie zeznawać, to może się nie powstrzymać. Ja się przydam, ja się przydam. Ja myślę, że to jest też, ja myślę, że mogą go potraktować jako Kulickiego, drodzy państwo, Rosjanie, aczkolwiek to byłoby złamanie prawa, nie Czy nadawać. Janek, żadnego powstania mu nie dadzą zrobić? Nie puszczą go, dać żadnego My nie powstania mówię o mu. powstaniu, ale ja mówię o tym, jak przesłuchiwano Okulickiego w 1941 roku, drodzy państwo. Nasz generał Okulicki, kreowany na bohatera, sypał Polskę dwa razy. Raz sypał w 1941 roku, gdzie zafundował wiele, wiele miesięcy tortur generałowi Karoszewiczowi Tokarzewskiemu, którego wskazał po prostu jako przywódcę organizacji i powiedział, że przebywa tam na tym terytorium Brak jako. alkoholu go złamał, masz rację. Tak, znaczy było to w ten sposób, było inaczej, bo po prostu Rosjanie wiedzieli z wywiadu, że on ma ten problem, więc go po prostu poili, a następnie mu zabierali. Ja tym, drodzy państwo, nie bito, nie wybijano zębów, po prostu na zwykły, że tak powiem, zwykły pęd do wody spowodował, że pan generał Okulicki, którego tak wszyscy tutaj hołubią, szczególnie PiS, ma w Polsce przecież on ma w sobie ileś tam placy, ulic, pomników, a koleś nie dość, że jest winien śmierci zagłady miasta ćwierćmilionowego, to jest po prostu był sowieckim zdrajcą, prowokatorem, człowiekiem, który w 1945 roku spotkał się z generałem Sierowem na. Pomimo wyraźnego rozkazu, zakazu z Londynu, żeby się spotykać, zabrał tam ze sobą 15 przywódców Polski podziemnej. Spotkać się ze zbrodniarzami, z mordercami, z kolesiami, którzy zabili, o czym on wiedział, 20 tysięcy polskich oficerów strzałem w głowy, w tył głowy. Dlaczego się z nimi spotkał i dlaczego uważał, że jest bezpieczny? Bo uważał, że wykonał polecenie, że wykonał polecenie o nazwie Powstanie Warszawskie i liczył na nagrodę w postaci tego, że będzie zawiadował po prostu tym perlowskim burdelem, że to on będzie tym, który będzie tutaj finlandyzację Polski uskuteczniał, natomiast mu pokazali, to świetnie napisał w swoich wspomnieniach Sierow, które zostały schowane, opublikowane, odnalezione w 2012 roku. Wspomnienia są wyjątkowo szczere, bo na przykład Sierow się przyznaje do tego, w jaki sposób fałszowali na przykład wybory w Polsce. Już tam nie udaje, że jakieś rzekomo. I ten mówi o dużo o prowokacjach. Co prawda twierdzi na przykład, to opowiada też bajki w rodzaju, że oni nie bili zatrzymanych, tylko tam pozorowali takie bicie i tak dalej. No ale to, drodzy państwo, to widać było, że pisał po prostu po to, żeby za przeproszeniem jakąś bandę debili przekonać. Natomiast tu w tym wypadku jego po prostu powiedział, że trzeba go było zabić, bo był naszym prowokatorem, który zdradził i się skumał z Angolami. No, czyli krótko mówiąc, nazwał Okulickiego klasycznym podwójnym agentem, który dawał dupy po prostu raz jednej, raz drugiej stronie. Mariusz Kamiński to jest człowiek, który po prostu złamał się w 1981 roku. I kluczową informacją jest to, że do czasu publikacji przez nas tych materiałów nikt tego jego nie wyciągał. A nawet to, że wrogowie Mariusza Kamińskiego, mając do dyspozycji dokumenty z IPN-u, do 2015 roku nie używali ich. Z jakichś powodów trzymano po prostu przeszłość Mariusza Kamińskiego zahakowaną. I to, do czego my doszliśmy, to jest tylko część materiałów kompromitujących Kamińskiego, bo jest jeszcze teczka dotycząca jego obecności w agenturalnej sieci operacyjnej. On oczywiście w odpowiedzi, którą chyba wymusił na nim Morawiecki, bo raz nam odpisał, zresztą z pogróżkami. Natomiast powiedział oczywiście, że to była procedura jego inwigilacji. Natomiast, no, powiedzmy tak, agenturalna sieć operacyjna mogła być inwigilacyjna, natomiast no, z nieznanych przyczyn akurat dokumenty z tego no, nie są na razie odnalezione w IPN-ie. My głęboko wierzymy, że jak będziemy czegoś bardzo chcieć, to nam się w końcu my to znajdziemy. Więc jeżeli ktoś z Państwa, który nas ogląda, wie, gdzie są te materiały, j.piński@protonmail.ch.
Drodzy Państwo, to jest taki bezpieczny mail, na który można przysyłać, bo po ostatnich naszych ogłoszeniach parafialnych nasze wycieraczki znowu spuchły, więc jeszcze raz prosimy j.piński@protonmail.ch. Wszystkie materiały dotyczące prokuratorów Ziobry, szczególnie pana Jerzego Ziarkiewicza, za te materiały dziękujemy, poprosimy o więcej. Dotyczące pana Jana Drelewskiego, czyli prokuratora, który się personalnie zajmuje mną i częściowo też Tomkiem Szwajgiertem, natomiast ja jestem zdaje się jego dedykowanym, bo Tomka tylko pytał, a na mnie to już wystawia jakieś postanowienia. Strasznie się zdenerwował, że my o tym wiemy. No to niech on pamięta, że my wiemy jeszcze o innych rzeczach, a nie o wszystkich mówimy. Mówimy o tych, które są wyprodukowane w dokumentach. I właśnie też mamy taką ciekawą opinię dla pana prokuratora Drelewskiego, że wzywanie ludzi na przesłuchania bez podawania sygnatury, bez podawania o co chodzi, a także bez podawania statusu, w jakim dana osoba jest wzywana, podpada pod 231. Taką dzisiaj dostałem opinię, przepraszam, wczoraj dostałem opinię prawną, że tego typu działanie jest przestępstwem. Więc panie Drelewski, życzę dalej zbierania punktów. To już niedługo, to już 10 miesięcy, to jak zbicza trzaśnie, ale pan dalej pracuje, o tym pan wierzy w to, że Jarosław Kaczyński wygra te wybory i was wszystkich ochroni przed prawem i sprawiedliwością. Książka jest do nabycia na stronie capitalbook.com.pl. Jest do nabycia w wielu miejscach, tam polecamy, ponieważ podpisaliśmy 18 książek dla nich, więc jak się ktoś pośpieszy, to może z naszymi autografami książkę kupić. No to też do wąsika Kamińskiego, bo tam wzdychaliście do naszych autografów, są w książce, można wziąć. Więc no. Więc a my mówimy, a ja jeszcze zaproszę na Jan Piński Historia, no i oczywiście na wieści24.pl i powiem Państwu do zobaczenia.